Przysługiwałeś to, co, co mówiła Ula, Tomek i, i, i Konrad, powiedz mi jak ty się czujesz, ponieważ jesteś osobą, która, e, bloger e, największy, najbardziej znany trzeciej czy czwartej Rzeczypospolitej e, i teraz okazuje się nagle, że mamy youtuberów, mamy twórców, mamy snapchaterów. Mówi się o nich influencerzy. Dwa dni temu widziałem takie duże, fajne wideo z The Next Weba, nie, przez The Next um, takiej konferencji w Holandii, gdzie był Casey Neistat, czyli jeden z takich prominentnych, bardziej znanych osób w, 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 z branży YouTube'owej. I on powiedział, że jak ktoś do niego mówi per influencer, to on się obraża, dla niego to jest straszna, straszna potwarz, że on woli twórcę, ewentualnie gwiazda, co tam komu w duszy gra. Jak ty na to patrzysz? Czy faktycznie jest tak, że. Mm, Kwestia bycia blogerem to już jest subkategoria i trzeba od tego uciekać. Czy to jest też tak, że to nadal jest takie wyrażenie, które nobilituje? Jak, jak ja się czuję, że ktoś ci powie: "Panie Tomaszu, Tomku, blogerze"? Tak, tak. Zdecydowanie jestem tylko blogerem i jeszcze przez jakiś czas pewnie nim pozostanę. I e, jeśli chodzi, jeśli chodzi o porównywanie nas z YouTuberami, no to rzeczywiście wydaje mi się, że era show, szału na blogi to już jednak minęła tak mniej więcej dwa lata temu i już nie wróci i teraz całe to zainteresowanie, które kiedyś, którym kiedyś cieszyli się tylko blogerzy, e, to było między powiedzmy rokiem 2009 a 2013, to teraz rzeczywiście przejęli youtuberzy, osoby, które są na Snapchacie, Instagramowcy i tak dalej i my blogerzy e, jesteśmy, hmm, jakby ja, ja lubię gatunki. porównywać blogu, blogerów do, e, do, do radia, a... Że bloger jest jak radio, a youtuber jest jak telewizja. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy kimś gorszym. Na pewno jednak w porównaniu z youtuberami mamy gorsze zasięgi, z czasem będziemy lub może już nawet mamy gorsze zarobki, ale to nigdy nie będzie tak, że blogerów nagle przestanie się czytać, przestanie się szanować. To będzie jednak grupa ludzi, która zawsze będzie się cieszyła jakąś jakąś rzeszą odbiorców, ale nie będziemy w tym pierwszym jakby rzędzie najważniejszym. My, czyli... czy oni, bo nie wiem, czy będę blogerem, i jak długo. Yy, czyli, czyli rozumiem, że jest tak, że troszkę fejmu skradziono poprzez nowe media. Dużo, dużo, nie troszkę, dużo. Dużo, e, okej, okay. fajnie, że to mówisz, bo mam tak, cały czas takie wrażenie, że to jest środowisko blogerów, wiesz, kliguje się trochę, mówiąc o tam troszkę doszło, mi ludzi z bloga, przestało mnie czytać. My jesteśmy egocentrykami zapatrzeni w siebie i co to nie my, najlepsi, sam powiedziałeś, że jestem najbardziej znanym, a to jest też takie gadanina, z której ja się zawsze śmieję, bo, bo jak wyjdę na ulicę, to tak, nie wiem, może pięć osób na sto mnie zna. Jakby, jak popularny YouTuber wyjdzie na ulicę, to przypuszczam, że zna go dużo, dużo więcej osób. Patrzy na Włodka, nie jest bezpieczny, go choć nie rozpoznał. No właśnie, tam, tam siedzi. S siedzi na fejsie, nawet nie wie, że o nim mówimy. A okej, okay, dobra, z ów. Czyli jeszcze, jeszcze funkcjonuje. W e... każdym razie, tak jak powiedziałem na początku, era blogerów już minęła i nie wierzę, że wróci. Reblogera jest over. Dobrze, e, Ulo, do ciebie pytanie, bo e, no marka, marka bardzo fajnie sobie funkcjonuje. Jest, widzimy, że wchodzi. Mówimy o coca Coli, oczywiście. Tutaj Tomek coś wspomniał o Pepsi, nie wiem dlaczego, więc ja już zaznaczę, że chodzi. No mówił. Nie, przepraszam, to Konrad powiedział, taką wrzutkę zrobił w redną. Taki, tak, chciał Guerrilla Marketing tu zrobić. I mm, okej, okay, ale czy też nie jest tak, że Wy nie boicie się, Wy w sensie osoby, które decydują o tym, czy na przykład wziąć się za bary z takim tematem, właśnie jak weźmy sobie twórcę, czy tam to będzie Snapchatel, czy YouTuber i zróbmy z nim kampanię. Czy nie będzie tak, że za chwilę wszyscy to będą robili, po trochę nie będzie za bardzo innego pomysłu, jak trafić do tych biednych teensów, których, którzy i do pokolenia Y i do pokolenia Z? Gdzie jest ta leta? Ach, przepraszam, w Kraków właśnie. Na pole, Na pole. nie tam w Wielkopolsce. E, czy to jest tak, że po prostu nie będzie to zbyt proste? Tak, że wszyscy by no to robili, każda każda marka. Jak dwie marki tu siedzą, to obie to robią. Jakbyśmy wzięli, to podejrzewam play nie dołączył, widziałem, dostało mu się potwornie, bo zdaje się gimper tam został użyty i nie do końca się to podobało. No ale, właśnie, mamy influencera, idziemy do HFM-a. HFM -a. HF mówi super, to pasuje wam do waszego, do waszego wizerunku marki, bierzcie to albo jego. Wy to robicie, no i to robicie pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz. Czy to nie jest zbyt proste? Czy to nie jest też tak, że ta marka za chwilę nie zostanie po uszach? No bo ile razy można, biednych ludzi wykorzystywać młodych do tego, żeby coś pokazywali, a takie fajne kampanie, tak, z, z, na przykład ze świętym z Mikołajem, tak, który tam jeździ tą ciężarówką. Czy to nie jest jednak fajniejsze? To jakby tu jest kilka aspektów, które, a, które poruszyłeś. Jakby w pierwszej kolejności jakby, a, czy, czy influencerzy, jakby, czy to dalej będzie fajne? Jakby ja nie Dopóki mam... żre, to będziemy to robili. Tak, ale ja nie wiem, co będzie next big thing. Tak? Jeśli ktoś wie, to ja z chęcią się dowiem. No Wine chyba raczej nie, Snap wygląda to, że zostanie z nami na dłużej. N nie wiem. Z drugiej strony, y z drugiej strony y to jest też tak, że z mojego punktu widzenia rynek influencerów szeroko pojętych, niezależnie od kanału, jest jeszcze nienasycony. Tam jest jeszcze bardzo duży potencjał. Ja mówiłam jakby w głównej mierze o influencerach, którzy docierają do teensów, bo to jest moja grupa docelowa, którą się zajmuję, ale ja na przykład jako osoba 30+, plus, ja nie mam takich influencerów. Masz idoli, których oglądasz, tak? Nie mam tak? idoli, których chciałabym oglądać, tak? Ja nie mówię... Ewa czytać. Chodakowska? To nie jest... Ja nie traktuję Ewy Chodakowskiej jako osoby, która jest influencerem, która daje mi jakąś treść. Ona mi daje jakiś element do ćwiczeń. To jest jakaś... To jest jakaś funkcja. Tak? Okay, czyli to nie, nie patrzysz na nią stryczka, z perspektywy jej tak? lifestyle'u, tylko tego, co I Jako, no, marka, patrzyło, jako marka patrzyłabym na, na, na kwestię lifestyle'u, ale ja jako osoba Ula Szymczyk no to nie patrzę na nią jako swojego idola, może tak. Więc ja mówię tutaj o, o, jakby o, swojej, o swojej grupie wiekowej, gdzie ja nie mam takich, e, takich osób, które chciałabym, e, które chciałabym oglądać. No może Włodek jakby tutaj trafia, ale to mówiliśmy, że Trafił. panie 15+, plus, 50+, plus, przepraszam, to jest jeszcze kawałek. E, więc jakby moim zdaniem ten rynek jest nienasycony i tu jest jeszcze duże pole do rozwoju. Co będzie następną dużą rzeczą? Nie wiem i ciężko myślę, że nie wiem, czy panowie jesteście w stanie powiedzieć? Nie wiem. Z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony ja sama powiedziałam jakby w czasie swojej prezentacji, że my się cały czas uczymy. Ja nie wiem, jaka jest najlepsza droga do robienia takich rzeczy. Z mojego punktu widzenia to, o czym mówiłam, to jest najlepsze, co wiem. Kolejnym elementem jest to, jakby, czy influencerzy się skończą. Bo to jest właśnie taki HFM, żeby wyławiał. E, zasób kadrowy. Zasób kadrowy, e, bo oprócz powiedzmy tych e, top 50, tak, którzy mają rzeczywiście gigantyczny zasięg, jest jeszcze cała masa aspirujących. aspirujących, którzy również są w stanie, może nie już swoją marką, ale zasięgiem wspólnym, zbudować ogromną, mają ogromną siłę, tak? Więc jakby kampanie, jakby tak jak ja na nie patrzę, nie patrzę tylko przez pryzmat zasięgu pojedynczych influencerów, tylko właśnie jakby pracując z Konradem, patrzę też na to, co możemy zrobić właśnie z tymi aspirującymi, którzy są poprzez masę w stanie zrobić duży, e, duży zasięg. I to też są różne aktywności i rów, różne rzeczy, którym, których możemy oczekiwać od danego influencera. Strzelam. Instagramer, który ma 5000 followersów, jakby może zrobić fajne zdjęcie i coś, ale jakby tam nie będzie jakby wielkiej, wielkiej aktywacji z mojej strony. Za to, nie wiem, abstrahuję, strzelam teraz z zasięgiem, który, który mają, jakby są w stanie jakby przenieść komunikat, który będzie toczył się, toczył się dalej i będę pewnie wymagać czegoś innego, będę przynajmniej oczekiwać czegoś innego. Więc jakby to też jest, to jest wszystko zależne. Więc ja patrzę na to, co się dzieje, sama staram się jakby spostrzegać jakieś trendy, i po to właśnie pracujemy też jako Coca-Cola i z agencjami, i z, chociażby z Konradem, tak? żeby wyłapywać to, co się dzieje. Bo ja na, na dzień dzisiejszy sama sobie serdecznie współczuję, że ten rynek mediowy się tak strasznie zmienia. Że nie, nie, nie nadążamy nad tym. Pokolenie marketingowców, yy, które kiedyś robiło telewizję i nawet agencje kreatywne, które teraz umieją robić 30-sekundowe spoty, kompletnie nie potrafią zrobić kontentu do internetu. I to jest, yy, jakby to jest jeszcze inna rzecz. Więc jakby ten rynek się strasznie zmienia. Czy rynek influencerów się będzie zmieniał? Oczywiście. Co będzie następną dużą rzeczą? Nie wiem. Ale dopóki yy, jakby to, co robimy teraz, działa, a działa. To będziemy robić to dalej. Okej, okay. Tomku, mam takie pytanie. E, czy uważasz, że na przykład nie można by było zaeksperymentować jako marka i wyhodować sobie własnego twórcę? Trochę jakbyście zrobili z Brand Hero, tak? Serce i rozum to spróbować amplifikować w jakiś sposób inteligentny taką osobę, gdzieś tam popchnąć w paru, w paru momentach, żeby ona stała się de facto troszkę takim nieautentycznym i kupowanym do kampanii, tylko tak o, troszkę taki, no nie wiem, nie chcę użyć tego porównania, ale takim Markiem Kondratem, który jest sprzęgnięty z tą marką i do końca życia myślę, że jak zobaczysz go na ulicy, będziesz mówił sobie, cholera, bank do mnie przyszedł, tak, albo widzę bank. Markiem Kondratem to nie, bo mówisz o człowieku, który został wzięty z zewnątrz, bo już był znany. Jeżeli mówimy o tym, czy można wyhodować sobie swojego własnego in-house'owego, brzydko mówię, wiem, przepraszam, eee, influencera. Eee, mo Słucham? Można. Znaczy dokładnie tak. Z jednej strony wyszło to niechcący play'owi, ale to tam jest trochę inna sytuacja. Play to zbudowano w dużych mediach. Nie wyszło to koście, moim zdaniem, ostatnim, Przepraszam, że lecę markami, ale taka prawda. Oni mają teraz taką próbę właśnie y, tworzenia. Nie wiem jeszcze, jak to pójdzie nam na New mobilu. Polecam Broniarek versus niedowiarek, to jest dokładnie taka próba, chłopak, który próbuje, i pewnie mu to nie wyjdzie. E, zupełnie poważnie, to znaczy, bo jakby nie ma co stawiać wozu przed koniem. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi z założeniem, to ja teraz będę internetowym celebrytą, no to tak jak ja bym teraz powiedział, no to ja będę teraz znanym pisarzem. I napiszesz książkę, no, na, no, która będzie... No, no pewnie znajezka. ją napiszę, nie? No bo umiem pisać, tylko w związku z tym, czy to znaczy, że będę znanym pisarzem? Nie, bo to zależy od ludzi. Natomiast jedna ciekawa rzecz, słuchajcie, bo teraz sobie uświadomiłem coś, bo my się tak strasznie skupiamy na zasięgach, a to jest bzdura. I już powiem wam dlaczego? Bo jakby cały rynek, my też jednocześnie już tłumaczę, dlaczego tak mocno zostawiam, my wszyscy jako rynek marketingowy, e, digitalowy, idziemy w tej chwili w zupełnie innym kierunku. Bo cały programmatic buying, całe RTB nie skupia się na zasięgu. My już nie kupujemy targetu, my kupujemy audience. Więc kupujemy sobie czasami, tak, audience, który składa się z tysiąca osób, ale świetnie wyselekcjonowanych. Więc w tym kontekście. Co mnie interesuje, jaki kto ma zasięg? Mnie interesuje, jaki on ma wpływ w grupie, do kogo ja przez niego docieram. I teraz Tomek mówi: blogerzy się skończyli. Ja się z tym nie zgadzam. W tym sensie, że no to trochę tak jak powiedzieć, skończyły się tygodniki opinii. Skończyły się? No trochę się skończyły, tak? Bo pewnie jako się mniej. No to, to okej. Okay. Szał się show skończył? Tak, ale to dobrze. Skończy, skończy, się, skończy się też szał na YouTuberów. Blogerzy się, show... się nie skończyli. Szał na blogerów. Więc to jest prawda. Jeżeli był kiedykolwiek, nie? No był. A Kiedyś nawet z YouTuberami nie, 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 nie współpracowało się przecież przez długie, długie lata. Tylko z blogerami. No tak. Tak się Więc ja nie pytanie. wierzę, że nagle wróci szał na blogerów i na przykład będzie się robiło więcej kampanii z blogerami niż z YouTuberami, Snapchaterami, Instagramerami. Nic z tych rzeczy. Nie wierzę w to. No to w tym sensie. To ja, to ja na to patrzę inaczej. Bo moim czy mam zdaniem pytanie do ciebie się... właśnie o tę e, następną rzecz, bo tak się zastanawiam, nie czy skończyć. E, to nie będzie tak, że pojęcie influencera będzie się teraz troszkę dezawuowało, ponieważ... Przeciętny człowiek, coraz więcej ludzi z, y, zaczyna zdawać sobie sprawę z własnej wartości, y, z tego, że mogą być influencerami. Tych influen influencerów i pseudoinfluencerów mamy na pęczki coraz więcej. Czy to nie będzie tak, że z czasem y, agencje będą... Y, będą chciały poprzez influencerów zbliżać się do ich społeczności. Że nawet sam influencer, jego postać nie będzie tak ważna, jak to, żeby mieć jakąś interakcję ze społecznością jego. Coraz większą, nie jakąś, tylko zwiększyć interakcję ze społecznością. No i super. Tak się zna, Znaczy nie, czy, czy, czy zastanawiam się, czy to według Ciebie jest też ne, te, ten nowy kierunek, bo mówimy o wyporności influencerów. No, trochę no. zawsze dziwią mnie te dyskusje o wyporności. Nikt nie pyta o wyporność mediów e, prasowych, tam jest no zawsze pyta. dużo Pytam. Na, tam... znaczy Nie wiem, znaczy, może to się nie toczy w dyskusjach, wiesz, typu e, spotkanie o influencerach, czy spotkanie typu Block Forum Gdańsk, ale uwierz mi, e, nie, nie wiem, czy tak jest Koli, ale daję sobie obciąć wszystko, że. E, <laughs> Czasem człowiek nie myśli, nie. Eee, że, że to tak wygląda, to znaczy gdzieś tam na koniec dnia jest mierzenie sobie efektów i to nie tylko w przestrzeni digitalowej, ale w przestrzeni ogólnej, dlatego ja o tym tak mówię, tak, bo, bo wiecie, e, tak jak się mówi, że co, co chwila jest rock mobile, to tak samo, co chwila się wieszczy, że prasa już umarła. No umarła, tak strasznie umarła, że nadal ją ludzie czytają. Jasne, czytają ją mniej, czytają ją inaczej, ale ona nie umarła, ona zmieniła swoją formę. I tak samo jest z YouTube'em. Popatrzcie sobie na abstrahujów trzy lata temu i popatrzcie na nich dzisiaj. To są zupełnie różni ludzie, zupełnie inne cele. I oni za trzy lata będą jeszcze kimś zupełnie innym, bo oni też dorosną. I to, co było wcześniej właśnie w blogosferze, co sobie można obserwować, tak? Był rozwój. Piszmy, piszmy jak najwięcej. Moim zdaniem poszło w kierunku, piszmy dobrze, piszmy jakoś, piszmy konkretnie dobrze, to znaczy do, do, do grupy trafiając, do, do, tak jak ta grupa chce tak czytać, ona się zmniejszy być może, no ale dobrze, może lepiej mniej, ale dobrych. E, I tak samo nie z YouTube'em, bo y, w telewizji co ludzie najchętniej oglądają? No kabarety, kurczę, i, i wielkie showy, tak, no bo, bo, bo one ładnie wyglądają, ale czy to jest jakościowa treść, która zatrzyma? Nie, bo z tej telewizji ludzie poszli na YouTube'a i z YouTube'a pójdą być może na Snapchat'a, być może na ten serwis, który dopiero, dopiero programujemy. Bo to jest moim zdaniem jeszcze... Tomek, nie wiem, czy jakbyś się ze mną zgodzisz, ale to, to jest kwestia specjalizacji, jakby popatrzmy też jak my funkcjonujemy jakby w życiu codziennym, tak? Ja na przykład nie oglądam normalnie telewizji, tylko oglądam VOD, bo oglądam wtedy, kiedy mam na to ochotę. Jeśli szukam informacji na jakiś temat, to raz sięgnę po prasę, a raz pójdę na bloga. Więc jakby my też wybieramy, mamy więcej możliwości, bardziej wybieramy. I to jest jakby też kwestia specjalizacji tego, gdzie i jaki komunikat pokazujemy. To jest kwestia tego, że Coca-Cola także jest w prasie, mimo że na koniec dnia nikt by nie pomyślał, że ktoś jeszcze tą prasę czyta. A jesteśmy i robimy tam gigantyczne kampanie. Tylko tego akurat wy te pewnie nie widzicie. Bo jeszcze Może tylko muszę jedno zdanie, bo wiecie, byłem półtora tygodnia temu y, na y, Wachlarzu y, na, na konferencji dla drogorów podróżniczych de facto, która była genialna rozmowa Tomka Michniewicza, było nie było dziennikarza. Z, było, nie było dziennikarzem Wojtkiem Jagielskim. Tomek już jest w nowych mediach, Wojtek nie bardzo wie, co to jest Facebook. Natomiast on, jakby ta, w trakcie tej rozmowy, on zwrócił uwagę na jedną naprawdę mądrą rzecz. My w ogóle jesteśmy w dziwnych czasach to, to mój, mój dodatek. Jesteśmy w dziwnych czasach, bo my trochę nie wiemy, jak to będzie, bo nigdy wcześniej nie było internetu. I trochę nie wiemy, jak on na nas wpływa. Ale, i tu Wojtek się zaczyna, my za chwilę chodząc w tym całym sosie y, informacji, która w nas uderza, tym całym syfie, z którym, z którym codziennie się stykamy, y, będziemy, zaczniemy żądać z powrotem od mediów, jakkolwiek je sobie zdefiniujemy, jakościowej wiedzy. Bo to, co się dzisiaj dzieje w mediach starych, w, w całym dziennikarstwie, to jest żenada po prostu. Ta suklik i studenci, którzy robią kontrol C, Ctrl V, tak, już nie ma starego dziennikarstwa, ale ono za chwilę wróci, bo my zażądamy, a czy nam je dowiezie Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, czy bloger, czy youtuber, czy snapchater, czy cholera wie co jeszcze, bo w międzyczasie to wymyślą, to nam będzie wszystko jedno. Do, dodam jeszcze od siebie, że w zeszłym roku, jak robiłem sobie po statystyki bloga, to byłem przekonany, że najlepiej mi się klikały teksty w rodzaju 10 sposobów na coś i tak dalej. Okazało się, że naj, najbardziej odsłonowe były teksty, nad którymi spędziłem dzień lub dwa pracy i miały tam powiedzmy 10-15 tysięcy znaków. To było dla mnie mega zaskoczenie. Po latach jakby wiary w to, że jednak klikalność to są te słynne top ten. Yy, I Cycki. Cycki. E, pie, pie, piesia i Cycki. Dobrze. E, w, wczoraj wczoraj e, Polska rozegrała mecz towarzyski z, z drużyną Holandii. Przegraliśmy. <coughs> Ale to pewno się. Weźmiemy, weźmiemy odwet na Litwie, który potem zmiażdżymy. Ale ciekawe było to, że. W, w, ci dam, jeżeli nie działa, to tam. W streamie, bo. Cześć Konrad, jakoś nie... Artura zyskuje na czasie, mówi o wczorajszym meczu, żeby wymyślić dla mnie pytanie. No coś, coś pomiędzy. Chodzi mi o to, że jedną z osób, która komentowała to spotkanie, był de facto facet znany z internetu i nigdzie z indziej. E, ja go sobie włączyłem i byłem totalnie rozwalony pozytywnie, bo się nagle okazało, że... Myślałeś, gamer nawet... i myśli i gamer mówi Gamer i myśli i nie mówi nic ty o grze, a o Counter Strike'u. Izak, a w jego komentatorem, znaczy tego kolego, który siedzi cały czas, jakby dążył do konfrontacji, że on też gra w gry, w ogóle, bo kiedyś grał w gry, ale teraz ma żonę i to FIFA gra. I, gość po prostu olewał go i to było niesamowite, że myślałem po prostu, że to będzie porażka, a chciałbym tego gościa usłyszeć więcej razy. Pytanie jest do Ciebie, czy taki jest faktycznie? Czy nam się tylko wydaje, że to jest rodzynek, perełka i e, e, diament? Czy faktycznie wśród tych influencerów, których postrzegamy tylko za pomocą paru zdjęć na Instagramie, tam się. Bardzo fajne osoby, nie puste wbrew pozorom, bo takie też mam poczucie, że one sprzedają trochę, wiesz, takiego trochę lansu, bansu, ale on jest pusty, tak? To się liczy klik, troszkę, właśnie jak powiedział Tomek, tak? Trochę cycka pokażę, to i coś zrobię, kotka wezmę, ale to jest wiadomo, że to ma, ma, ma grać. Ale wydaje mi się, że takie jest moje założenie, jest pytanie do ciebie, bo ty ich lepiej znasz. W agencji ich, pewnie z nimi rozmawiasz yy, i pewnie masz inny kontakt. Czy tam są osoby, które po prostu są fajne, inteligentne? i Kurcze, jest jest mnóstwo ciekawych. fajnych, inteligentnych osób, ale jeżeli zapytasz mnie, jacy są influencerzy, najprostsza odpowiedź jest taka, są tacy, jacy są Polacy. Ale Bo pojechałeś. Nie, 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 no jakby są, są idioci, są tandeciarze, ale jest mnóstwo inteligentnych, wartościowych, wartościowych osób i myślę, że to mniej więcej się tak rozkłada tak jak, tak jak w społeczeństwie. Natomiast to, co jest istotne przy odpowiedzi na to pytanie, to to, że, że, że często spotykamy się z sytuacją, w której ludzie nie wiem, z branży albo osoby, które w jakiś sposób muszą się zainteresować influencer marketingiem, bo na przykład ich do tego rzeczywistość przymusiła, oceniają wartość tych influencerów przez swój pryzmat. Jakby, ja wiem, że ciężko tego wyzbyć, i że, a, I że oglądając sobie nie wiem, Instagrama czy, czy Snapchata yy, przechodzi ich taki dreszcz strachu i szoku. Boże, o czym ona mówi, w ogóle są jakieś banały, Przecież w jest w ogóle bez wartości, jest pustak totalny. Tak? Ja mam jej zapłacić tam 50 tysięcy za to. Jakby, jakby potem to, to rozumieją, natomiast, na, natomiast jakby szok jest polegający na tym, że nagle mamy osoby, które są tak naprawdę dokładnie takie jak my, i one są niezwykle popularne w internecie, i to jest taki dysonans poznawczy. Boże, przecież to nie jest LEM, tak? A jest taki popularny i jeszcze, jeszcze tyle pieniędzy zarabia. Więc to jest, to jest coś, co chyba nie, to chyba Tomek ma taką planszę w swojej prezentacji, tak? Że, że rzeczywiście te osoby, te osoby wyróżniają się cechą, która, która znamionuje je do bycia. Y, 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 o, o, osobami, które jak ty to mówisz, że to mają co? No, co mają? Charyzm. Charyzma, dokładnie. I to jest unikalna i to jest unikalna cecha. Natomiast oprócz tego, że muszą mieć charyzmę, to są dokładnie tacy jak my. Więc pytanie o to, jacy są, są tacy jak my i są bardzo, bardzo różnorodni. Wszyscy jesteśmy Polakami. Dobrze. To teraz pytanie, które podejrzewam, że część osób chce z publiki zadać, lub też chciałoby zadać, gdyby miał mikrofon, ale mikrofon mam ja i ewentualnie ty, albo Tomek. Ehm, e, pytanie o kasę. Ponieważ mam wrażenie, że ten temat może za chwilę uderzyć z dwojoną siłą. Jeszcze chyba nie było jakichś kryzysów związanych z tym, że jakieś tam kwoty się pojawiały, w sensie, że ktoś zaczął pojawiać te kwoty. Chociaż przy okazji chyba zeszłorocznych kampanii, dwóch gdzieś się pojawiły już pierwsze informacje, że youtuberzy rozbili bank i tam jeden z takich gangów, czterech panów, którzy mają kanał na A kończy się na chuje, jest, yy, zrobili kampanię dla samochodu i podobno ta marka zapłaciła tam powyżej chyba 100 tysięcy złotych. Takie ploty chodziły na dzielni. W związku z tym wszyscy tam od razu tego Excela zrobili, pszzt, teraz moje stawki idą bach w górę. Pytanie jest takie, no bo tak, tak tak powiedziałeś, że niektórzy walczą z tą wypornością w ten sposób, że wrzucają kwoty, które są być może zaporowe i jak przyjdzie frajerska marka, która mi tyle zapłaci, no to jest gorzej dla niej, a lepiej dla mnie, bo na przykład nie będę musiał zrobić pięciu głupich hanpaktów tak, z majtkami czy tam jakimś Samsungiem i tak dalej, bo to przez obciach lepiej piko apple i wiesz i pić kole tak natomiast pytanie jest takie czy to nie będzie też tak że za chwilę przewalą tą, tą magiczną barierę pod tytułem, no dobra, ale 200 tysięcy tej gówniarze która ma tam nawet 300 tysięcy obserwujących, no to ja jej nie dam, bo ja właśnie robiłem kampanię i mój dział marketingu powie, no zaraz, zaraz, to, to sorry, to może, może do miliona tak dojść, tak? Więc myślę, że może też pytanie do, chyba może nawet bardziej, tak, do działów marketingu, ale czy ty nie obserwujesz tego, że klienci mówią, panie Konradzie, ale za co? Ja klienci, zawsze jest taki pierwszy efekt, mówimy, 50 tysięcy, co? Zasem muszelek? No dobrze, i potem jest ban, ten slide. No to w takim razie to. Aha, no tak, no rzeczywiście, to ma, yy, to, to ma sens. Natomiast yy, pieniądze, jakby jest, jakby jest, pieniądze i szczególnie pieniądze zarabiane przez ludzi, to jest jeden z najbardziej wzbudzających emocje tematów Szczególnie w wy, Polsce. Jaki można sobie wyobrazić? Może nie wiem, pe, pewnie nie, w Polsce to być, bo, szczególnie w Polsce. Więc to jest łatwo tym grzać. I że abstrahuje, dostali tam 100 tysięcy za film dla, dla Citroena, tak? To był Citroen. Chyba. No, i, no i jakby my ja, nie, nie, ja teraz to, może o tym powiem, bo, bo, nie wiem, bo, bo, bo nie wiem, Uli może być niewygodnie, tak? O, ty, o tym mówić. Natomiast my trochę jesteśmy po środku, więc widzimy z dwóch stron jak to wygląda. I teraz niech to będzie 100 tysięcy na ten film. Jakby spoko, to brzmi jak duża suma. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład taka instytucja, jak Abstrahuje to już nie jest tych trzech typków. Jakby tam za tym stoi yy, pan. My fashion. Nie, nie, nie o to chodzi, ale mówię, że żeby wyprodukować, nie wiem, robiliśmy teraz e, dla Unilevera, dla AXE też e, między innymi z tak? i obserwowaliśmy bezpośrednio, jak to wygląda. Tam jest całe zaplecze ludzi. Tak? Są ludzie, którzy z nimi pracują. Tam moim zdaniem przy tym, przy, przy tym filmie, który robiliśmy, pracowało 10-12 osób. Tak? To jest, musimy to po pierwsze to uświadomić, że to wszystko naprawdę kosztuje. Te produkcje zaczynają być coraz bardziej zaawansowane. Tak? Koszt... Cybermarian pokazywał, że poprzeczkę można na na dowolnym choć poziomie. Więc, więc to, to też trzeba sobie z tego sprawiać, żeby zdawać sprawę, że powiedzą 100 tysięcy. No to sobie zobaczmy, ile to wszystko kosztuje. Ja już pominę wszystkie kwestie takie, że, że to 100 tysięcy to oni dostają, owszem, ale e, gdzieś tam te pieniądze jeszcze przechodzą przez tam HFM, nie, który tam... Jest, A jaką dużo, macie, ile bierzecie? No, bardzo dużo bierzemy, olbrzymią marżę. I tam i jeszcze te pieniądze, za nim jeszcze muszą, muszą dotrzeć, czyli oni mają też jakby, o te pieniądze te trafiają za, zrób, za, 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 za długi czas. Oni muszą to całą podmiot swój utrzymać, więc, więc to też warto sobie z tego zdawać sprawę, że sobie łatwo rzucić tam 100 tysięcy za filmik biorą, tak? Ale jak sobie przeanalizujemy, jakby abstrahuję już od tego zasięgu, który dają, i tej wiarygodności, e, i tego, że, że, są, że są idolami, ale jeszcze uświadomimy sobie, jakie koszty się z tym, e, z, t, z tym wiążą i oni w ogóle muszą też wydać pieniędzy i czasu na tak zwany newbies, bo takie abstrahuje ja abstrahuję, fajnie, że są na topie, ale jak sobie uświadomicie, ile oni mają zapytań każdego dnia i to też trzeba obsłużyć, to trzeba odpowiedzieć, to wszystko trzeba jakoś wstać. obrobić, wstać i tam Skaca. mają menedżerów, którzy przy którzy tym pracują, to jakby, znaczy to jest dużo, czy mało, nie wiem, no kurde, no jak pójdziecie do jakiejś pierwszej, lepszej agencji ATL-owej i powiecie, nakręćcie nam klip, no to oni tam bez nie wiem jeszcze nie chcę, ale bez kilkuset tysięcy też nie wstają z łóżka. tak? No, a to jest tylko nakręcenie tej te reklamówki. No a co dalej z tym zrobić? To jeszcze, Czegoś trzeba sprawić, żeby ktoś to zobaczył. Znowu wracam do, te, do, do tego, do tego naszego trójkąta, więc łatwo, łatwo, sobie, łatwo sobie tak rzucać, że to jest dużo, dużo pieniędzy, ale warto sobie uświadomić, co po pierwsze za tym stoi, co się za to dostaje, a czy jest jakaś, jak, jakiś pułap bólu? Oczywiście, że jest. Tak? Oznaczy, to Jaki a nie, na przykład? A nie wiem, znaczy ja myślę, nie mam pojęcia. Nie mam Dobrze, pojęcia. Tomku, jakbyś zobaczył to ze swojego podwórka. 50 zrobionych kampanii, ceny idą w górę poszczególnych osób, czy jest tak, że to jest jakaś mediana, ale że widać trend pewien, tak? Że no tak, oczywiście, że idą w górę, no bo to jest też tak że rynek to trochę warunkuje, tak? Jeżeli jest więcej graczy na rynku, no to zaczyna się konkurencja. Jeżeli jest konkurencja, no to ja mogę podyktować wyższe ceny, to naturalna sprawa. No i jakby będą ceny szły do góry, zresztą czasem są też dumpingi, tak? Są też tacy gracze, którzy wchodzą po prostu i my zagarniemy więcej i już nawet bez szczególnie mądrego zastanowienia się. Wiśo no playu. No, 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 mądremu wystarczy, nie? Okay. powiedziałem. Yy, natomiast, ale, nie, ale, tak, mówię o Playu. Znaczy, ja krytykuję taką, taką taktykę, podejście, bo uważam, że to jest bardzo zły sposób wykorzystywania. Czy znaczy, przyjść, kupić 30 osób, a dopiero potem zastanawiać się, co z nimi właściwie zrobimy. Tak? Yy, tak na razie czytam tę taktykę. Być może źle ją czytam i za chwilę się okaże, że jest coś innego, tak? ale to jakby nie mój problem. Yy, natomiast, jeżeli chodzi, znaczy, to, to jest bardzo ważne, co Konrad powiedział, bo pamiętajcie, no, to się tak mówi, yy, dostaje influencer, a i, gwiazdy telewizyjne ile dostają? No, po pierwsze też dostają, tylko są. Oczywiście to, to jest związane z tajemnicą handlową, więc też się o tym za specjalnie nie gada, ale też to nie jest tak, że oni pracują za orzeszki. E, po drugie, my tu mamy całą produkcję i media. No to teraz kampania telewizyjna, tak? Produkcja spodu telewizyjnego między 100 a 500 tysięcy. E, to jest tylko produkcja, tak? Do tego dochodzi jeszcze cały etap kreacji. E, do tego dochodzi jeszcze y, działania mediowe, no bo trzeba to kupić w telewizji, tak, czy na YouTubie, whatever, ale i tak trzeba to kupić. No i teraz mówimy o takich kwotach, porównujmy te kwoty. I nadal, nagle się okazuje, że to kurczę, nie wychodzi tak strasznie drogo. Jeżeli patrzymy na koniec dnia na liczby i na efekty, bo co jeszcze więcej, my tutaj sobie też te efekty w jakiejś mierze możemy y, sprawdzić, bo to jest internet. Jest kwantyfikowalne. Wszystko. Oczywiście wiem ja ten wiek. Natomiast nawet takie rzeczy typu, y, jaki ja ściągnę trafik na stronę, tak? Bo ściągnę ten trafik. Czy jesteś w stanie na przykład, nie wiem, strzelam w kampaniach, albo inaczej zapytam się po prostu o to. Czy już pojawia się element zwrotu z inwestycji, magicznego ROI, że panie Tomaszu... Myślę, że tak. znaczy, my mamy kontroling w firmie, no, jeżeli ja nie, nie pokażę kontrolingowi, że to się wszystko zapina, to kontrolnik mnie wygłyszani z tej firmy i powiedzieć, no fajnie się bawił tutaj z youtuberami, no ale to już dziękujemy, nie, no bo... To Szczególnie z tymi... Da, z tymi, na, co się kończą na uję, no bo, e, bo, 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 bo firma nie jest od tego, żeby robić entertainment. Albo jak żeby to? ręcznie nie chce robić dobrze wszystkim Polakom? Mówi. Wszystkim Polakom, ale nie Konkretnie grupy zawodowej albo parazawodowej, tak? No i, i już, i na koniec dnia my się musimy z tego rozliczyć. I owszem, to nie jest rozliczenie last klikowe w sensie, a ile z tego filmu było sprzedaży? No to, to są takie kampanie, że się da tam siedzi taka kampania jedna, e, nawet kilka takich kampanii. tak? Mówił o Michale Szafrańskim oczywiście, który, który się z tego rozlicza i, i, i łatwo to sobie znaleźć. Takie rozliczenia. Są mniej może widowiskowe, ale są. My, my to mierzymy i już. Tak? Jeżeli nie byłoby zwrotu, no to nie byłoby w ogóle tematu. Są takie, znaczy nie, Ja nie miałem zwrotu z wajna nigdy, no, więc nie robię wajna. Simply. Mhm. Okay. Ulo, i, i, to, wiesz, z tobą jest taki problem, że ty jesteś bardzo dużą i globalną marką, tak samo jak Ręcz, ale bardziej jak to było, ale troszkę większa taka większa, większa historia duże dłu, dłu, istnienie na rynku. E Mam takie pytanko, pewnie, bo rozmawiałem z Tomkiem przy okazji, jak się widzieliśmy ostatni razem w jego miasteczku i tam sobie wymieniliśmy parę rzeczy i powiedziałeś o tym, że tam się spotykacie z innymi oddziałami, jak to wygląda na tle. Jak wygląda polski oddział Coax Coli na tle innych oddziałów? W sensie przyjeżdżacie na jakieś spotkanie, pewno się wymieniacie wiedzą, tak? I to wygląda tak, że wy mówicie mmm, zrobiliśmy taką kampanię. Nam no, mówiłaś tutaj, w publiczności, że właściwie co 30 sekund było, no wiecie, przyrosło nasze najśmiesze oczekiwania. Tak? Przyrosło nasze najmniejsze oczekiwania. Czy jest też tak faktycznie, że jak to benchmarkujesz z tym, co się dzieje w Stanach, choć, czy chociażby w Europie, to to nadal jest takie, U? czy to jest takie, no okej, okay, no wzięliśmy sobie influencerów, a oni mówią, eh a my już w VR jedziemy. Ha, ha, I co wy na to Polacy, tak? Jak to wygląda? Wiart też już robimy. <głos> <głos> e, jakby ciężko mi jest odnieść to do wyników każdego rynku, bo nie mam takich, e, takich danych, ale jakby patrząc po samej Europie, na wyniki, na które jestem w stanie spojrzeć każdego dnia, e, to jesteśmy absolutnie jakby głównym rynkiem e, i jesteśmy w stanie udowodnić danymi, że to działania z influencerami przyczyniły się do wzrostu postrzegania marki, bo ja nie mówię o sprzedaży, e, mm, dwucyfrowo. I to są wzrosty, które na takiej marce, która ma świadomość 98%, tak e, no są, e, są gigantyczne, tak. Ja nie mówię o wzroście świadomości, bo my nie walczymy o wzrost świadomości. E, no niemniej jednak, jakby. To są spektakularne wyniki. Gorzej jest już z zrozumieniem, co my właściwie zrobiliśmy, jakby co zadziałało, jak zaczynamy tłumaczyć, co właściwie zrobiliśmy, bo jakby zrozumienie influencer's marketingu jest nadal trudne. Tak? No bo jak pokazujemy film z youtuberami, którzy się wygłupiają, no nie bardzo, ale z drugiej strony, jak pokazujemy potem wynik, który, który za tym stoi, no to już jest brawo. Okay. Czyli y, sama organizacja nie do końca jeszcze rozumie, tak, co się dzieje, ale akceptuje to w zasadzie OK. Są so, wyniki, w związku z tym pani Ula chyba ma rację. Ja, ja, ja pomogę, pomogę Uli i powiem może coś, co, co wszystkich dziwi na, te, na tej sali, bo mogę coś powiedzieć dotyczącego bezpośrednio Coca-Coli, ale też polskiego rynku w ogóle. Więc skądinąd wiem, że europejska Coca-Cola przyjeżdża do Polski uczyć się tego influencer marketingu. Ula jest tutaj skromna i tego nie powie, ale to jest fakt. I w ogóle ciekawe jest to, przyczyny tego są różne, pewnie to jest na oddzielny panel, Polski rynek influencer marketingu, przepraszam to słowo, jest dziwne takie, ale inaczej nie ma, tego określić, jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie. I w Europie. Być może Wielka Brytania przez to, że ma rozwinięty rynek YouTuberski w jakiś sposób się zbliża, ale, ale to jest jeden z najbardziej rozwiniętych rynków, zarówno jeżeli chodzi o samych twórców, ale i o, o biznes, który, który, który zaczyna w to wchodzić. Co jest fenomenem, bo to jest pierwszy obszar w marketingu ever, w którym Polska jest w awangardzie. Bo zawsze było tak, że wiecie, Facebook tam jakby się z, wylewał się ze Stanów i tam zalewał tam Europę dopiero do nas do, do wszystko dojeżdżało, a my jako, jako Polska, jako rynek, jako, jako w ogóle branża, nie tylko, że nie mamy czego się wstydzić, wstydzić w Europie i na świecie, tylko to, co my robimy, czy to robi, robi Ula, czy, czy robi, robi Tomek, to są najbardziej zaawansowane rozwiązania kampanie, które, które są robione na świecie i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czyli polski jabłka, meble ratanowe, profil okienny influencerzy. Tak, i influencerzy. Dokładnie. FSR na skarbem narodowym. Ja wsekuję w komplecie. Dobrze, ostatnie pytanie, bo już jest bardzo późno i słyszę tej, że ludzie już bardzo ziewają. Jak uoceniacie z waszej perspektywy, tam gdzie jesteście, tutaj do Tomka też będę miał pytania, żeby się włączył. E kwestie rozwoju rynku, ale nie pod kątem cyferek, czy tego, czy to będzie szło w to, czy w drugą stronę, czy Vine się skończy, czy tam Twitter wyprzedzi kogoś tam, naszą klasę. Tylko mm, czy patrzycie na to, z powiedzmy, że patrzymy na 5 lat do przodu? Jak to mniej więcej będzie wyglądało? Bo ty powiedziałeś, OK, blogerzy, blogerzy raczej się już wypali, w sensie nie mają takiego uderzenia, jak mieli byli kiedyś. Czyli co? Przez 5 lat będzie wzrost totalny, zawłaszczanie przez blogerów, twórców, właśnie bardziej wideo, mobile first, te pokolenie, wiesz, Y i -Y Z. Czyli coś się może wydarzyć spektakularnego, w sensie, wstań taki na przykład Karol, e, przepraszam, nie Karol, tylko e, mówię o Konradzie, tak, Kruczkowskim, i nagle się okaże, że Potrzebujemy ludzi, którzy są w stanie na trzy miesiące zamknąć się w domu i napisać super fajną książkę, która ma, wiesz, bardzo mądre przesłanie. Nie tylko kotki cycki, klikanie tego na, na, na fejsie i jakieś wirale, tylko może właśnie taki e, dziennikarstwo zaangażowane, jak to się nazywa w mediach tradycyjnych. I w wypadku blogerów to może być właśnie napisanie 50 stron i ludzie to będą czytali od, od deski do deski. Jak to Tomku byś, byś określił? Na pewno będzie grupa, wydaje mi się, mniejszościowa blogerów, którzy tworzą um, wysoką jakość, to o czym mówił Tomek. To my we dwóch na pewno. Tak, no, może tylko ty w sumie. Nie, nie, okay. tylko ty. Ta, gru, ta grupa, znaczy, jeśli mówimy o. też łączymy to z zarabianiem, bo to, że ludzie będą pisać blogi, to jest jasne, ale jeśli łączymy to z komercją, to będzie wąska grupa, która tworzy do, wciąż treść. Pozostaje wierna i na pewno ta wąska grupa będzie nieźle zarabiała, natomiast większość, większość musi ewoluować. I ja uważam, chociaż do końca nie rozumiem, znaczy nie lubię snapchata jeszcze za bardzo, to wyznaję teorię, że. Przetrwają ci, którzy będą rozumieć coś takiego, czym jest Snapchat. Ci, którzy będą cały czas podążać za zmianami, ewoluować wraz z rozwojem social mediów, na pewno sobie poradzą, przetrwają. To, co mówiłem o blogerach na początku, że Szał na nich minął, bo to jest prawda, ale. Całkiem świetnie, o wiele lepiej niż rok temu, 2-3 lata temu, prosperuje wielu wciąż topowych blogerów, którzy rozwinęli swoje e, kanały na Facebooku, na Instagramie, e, niektórzy też na, na YouTube. Także ci, którzy będą ewoluować, na pewno sobie poradzą. E, na, a jeśli mamy już wybiec tak, ba, trochę w przyszłość e, trochę bardziej, no to myślę, że tutaj e, upowszechnienie technologii VR może bardzo, bardzo dużo zmienić. Właściwie może zmienić wszystko. I, I to w jaki sposób konsumujemy treść, i w to w jaki sposób nadajemy treść, w jaki sposób zarabiamy i sprzedajemy. Może to być czymś tak wielkim, jak czym było wynalezienie internetu, znaczy wynalezienie, stworzenie internetu 20 lat temu, czy e, upowszechnienie telefonów komórkowych. I wydaje mi się, że właśnie tak będzie, że nowe rozdanie za 5, 7, może najpóźniej 10 lat. Okej, okay, czyli adaptuj się albo ginie, a przy okazji. My zginiemy, się... my już będziemy leśnymi eee, dziadami wtedy. My, no. my będziemy właśnie mi, <laughs> wiesz, opowieści skrypty. Natomiast przypomniał mi się taki dowcip, który słyszałem chyba na blog Forum Gdańsk, jak się nazywa bloger, który odniósł sukces. YouTuber. Eee, dobrze, coś z tym jest. Ulo, jak według Ciebie będzie trochę, wiesz, jedziemy w przyszłość bliską? Wiemy, że w Coca-Coli niedługo będą raczone kulary, tak? Będzie VR i tak dalej, ale jakbyś ty patrzyła z swojej perspektywy? No bo marka pewna Coca-Cola zaczęła się 130 lat temu, to pewno jeszcze kilkadziesiąt lat potrwa, co najmniej. Chyba, że... No właśnie, chyba tak. Bo ja nie szukam pracy. To co się stanie tak naprawdę w tych ciągu 5 pięciu lat? Co ci biedni influencerzy zrobią? Blogerzy raczej nie wrócą do łask, Będziesz musiał cały czas słać do Konrada briefy, na żeby tą tym nie abstrahujów na rajucie czy co to będzie. To jest trochę, jakby cały czas o tym rozmawiamy, tak? Jakby będą będzie specjalizacja jakościowe, jakościowe treści. A pamiętajmy też o tym, jakby chociażby tacy abstrahuje, których tak często przywołujemy. Ile nazwa taka? Oni zaczynali ile? 3 lata, cztery lata temu. Um, notabene, mocno też wypłynęli na parodii reklamy Coca-Coli, którą zrobili totalnie sami od siebie. E, to, a, to jasne, to dokładnie tak było, e, ale jakby abstrahując. E, ich target się starzeje to znaczy ci którzy z nimi zaczynali już są te kilka lat starsi Ma już 13 lat tak i jakby mają też inne wymagania i mają inne oczekiwania i teraz oni muszą się zmieniać razem z nimi bo albo się będą zmieniać albo zostaną moim zdaniem w jednym miejscu i jakby ci ludzie też ewoluują każdy z nas się zmienia i oni też się zmieniają. I będą przychodzić nowe pokolenia, których będzie kręcić też trochę coś innego i będą powstawać nowi influencerzy, którzy do tych nowych pokoleń będą docierać. Więc jakby ten rynek będzie ewoluował i to jest trochę tak jak, nie wiem, najpierw się pojawiło, nie wiem, tak, druk, tak, potem mieliśmy radio, telewizję, potem przyszły, przed internet, blogi, potem YouTube, Snapchat, to się tylko po prostu szybciej dzieje, więc jakby co będzie następne, ja nie mam zielonego pojęcia, VR pewnie tak, w momencie, kiedy nastąpi nasycenie jakby sprzętowe, tak, ale jakby co będzie następną rzeczą, nie wiem, ostatnio termin Internet of Things, tak? No ale to są, to są wszystko rzeczy. I jakby to, co ja sobie stawiam jako wymaganie jako marketerowi, który ma być innowacyjny, to jest po prostu trzeba się uczyć. Czy mi było łatwo ze Snapchatem? No to było dokładnie tak, jak mówił Kondrat. No Wziąłem to i tak, no i ja co z tym, kurde, zrobić? Nie, nie kumam tego. Aż w końcu y, obejrzałam kilka y, poradników typu Na, blow, YouTube. na YouTubie typu blołek Co mam to... z tym kurde zrobić? I w końcu zaczęłam kumać. Czy ja, czy ja tam wkładam treści? Nie, bo ja nie mam na to czasu, ale czy ja to oglądam? Tak, bo ja muszę wiedzieć, co robi moja grupa docelowa. Więc. Y, jakby musimy się uczyć, i to jest, to jest wyzwanie dla każdego marketera. Bo to jest bardzo trudne, bo tych treści jest mnóstwo, a jakby to trzeba też wiedzieć dokładnie, jakby co chce się osiągnąć i co chce się zrobić. I to nie tylko jakby z poziomu swojego brandu, tylko z, pozi z poziomu swojego prywatnego. Tak? Co chce się w życiu robić, bo w końcu przestaniemy być marketerami od, od wszystkiego i nie będzie influencerów od wszystkiego. Okej, okay, czyli Tomek, adaptuj się albo zgiń, ula. Uczy albo zgin, Tomek. Wymyśleć jakąś fajne podsumowanie. Więc ty mów, a ja będę myślał. Spoko. Eee, a ja uważam, że trzeba zmienić perspektywę, po prostu naszą. My musimy zmienić perspektywę. To znaczy mm, wiecie, w średniowieczu w ogóle nie było mediów. Historii, przepraszam. Eee, ale nie, właśnie bo chcę to dokładnie tak powiedzieć. Chcę się wycofać jeszcze przed czas przed Gutenberga. Eee, ludzie, ludzie zawsze woleli oglądać żonglerów. Yy, przedstawienia teatralne. Ale ja sełka też była fajny. Yy, tak, niż czytać yy, manuskrypty. I, e, i to, nie, to się nie zmieniło od tamtej pory. I zawsze będzie w ten sposób, że w telewizji ludzie będą chętnie oglądali głupoty niż sądę, że ludzie będą chętniej czytali Express niż e, kwartalnik filozoficzny i tak dalej. I to Jest mogą się takiego? zmieniać. No tak, zdarza się parę. Chociaż mają problemy teraz, bo nie mają dotacji. E, Influencerów. E, natomiast. E, natomiast. O. Bo to długa nocna szczeka. Panowie. E, natomiast e, to co, co chcę powiedzieć przez to, to nie jest nic nowego. To znaczy treść zawsze ma znaczenie i to treść będzie wyznaczała wszystko. E, jeżeli i ten podział zawsze będzie mniej więcej no zasada Pareto, tak? 20 do 80 powiedzmy. E, będą ludzie, którzy będą dawali treści, które będą treściami ciekawymi, interesującymi i będą ludzie, którzy będą robili rozrywkę. I teraz zostanie w rozrywce jest niestety ryzykowne, dlatego że y, w rozrywce zawsze się ma to zagrożenie. Rozrobienie rozrywki jest stosunkowo proste. Tak? Y, Skórka od banana, upadamy, tak. śmiech z puszki. Tak, jakby będą się pojawiali coraz nowi w rozrywce. Tak? Kiedyś się oglądało, jak się nazywał Wywiad z wampirem? nie pamiętam jak on się nazywał nawet ten człowiek. Wywiad z wampirem, taki w telewizji. był. Nie, no A, Jagielski. Jagielski, tylko no, Woj też wojny. Nie, tak. No nieważne, ale wiecie, no, kojarzycie. To był super top tak i tak dalej. Kto dzisiaj o nim pamięta, nie pamięta jak on się nazywa, nie? To się wymiata, będzie przychodziło nowe pokolenie, robiło nowe głupoty. Jeżeli ktoś zostanie w tej przestrzeni robienia żarcików. No, to, to go wymiecie. Przyjdą nowe technologie i będą działały szybciej. Te technologie ciekawiej, o ich nie zrozumie, nowi konsumenci zjedzą nowe technologie. Jeżeli ktoś postawi na robienie treści, to wtedy na jakich kanałach te treści są? Jest wtórne. No z całym szacunkiem, ale czy ktoś z Was oglądał film dokumentalny albo niedokumentalny o kotlerze, albo, czyta, albo obejrzał sobie webinar o kotlerze? Nie, kotlera się czyta w książce już i nie ma innej formy dostępnej kotlera, a wszystkie pokolenia czytają kotlera i się do niego odnoszą, tak? Czyli jakby, ja do tego się nie zgadzam z w tym, sensie, że blogerzy wymrą, czy, czy że ich rola się zmniejszy. Nie, zmniejszy się rola tych blogerów, którzy robią y, 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 nic. Tak samo jak za chwilę zmniejszy się rola youtuberów, którzy robią nic. Ale tak dzisiaj dużo, dużo mówią o Sylwestrze Wardędze, nie wiem, dlaczego cały czas on Ale to znaczy, okay, to, to jest jeden z licznych przykładów, ale tak naprawdę y, Sylwek właśnie teraz uciekł do przodu. Bo Sylwek stworzył, stworzył nowy kanał, w którym robi coś zupełnie nowego, tak? bo on chyba. Za... Ja, ja to widzę tak samo u chłopaków z Chujów, tak? No co robi Rafał Masny w tej chwili. Stworzył nowy kanał z zupełnie nowym kontekstem, tak? no, wie, To wie ten wie, a nie, to paciorek w, w, Włodek, w, Włodek, który długie lata z Karolem razem robili format, w którym momencie doszli do wniosku. I każdy teraz robi swoje rzeczy, tak? Bo na, nowym, bo, bo na nowo nawet. sobie definiują to coś, i to już nie są hecheczki, z samym szacunkiem, tak? To jest coś, próba stworzenia jakiejś nowej rzeczywistości, opisania świata. I teraz, jeżeli ludzie będą mówić, przestańcie się wygłupiać, dajcie nam opisanie świata. To naprawdę kanał nie ma znaczenia, więc jakby moim zdaniem nie powinniśmy rozmawiać o tym, co za 5 lat będzie się działo w kanałach, bo nie wiemy, bo nie wiemy, pięć lat temu wiecie Facebook raczkował, tak? E, my powinniśmy o tym mówić, co ludzie będą dawać i to jest istotne. I ja uważam, że będzie szedł bardzo mocny trend yy, w, w kierunku po prostu przechodzenia w treść, która daje wartość. Czyli podsumujecie treść nadal to, jest kinga? To Dałem ci już hasło nawet. Konradzie, closing thought. E, tak, ja. ja to ja, musi być mądre, ja, więc dobrze, wiesz. O, sorry. Padło na ciebie. Po prostu chciałem <laughs> powiedzieć, że. że oh. Dobra, ja, ja krótko, ja nie jestem w stanie, ja jestem prosty chłopak z agencji i, i, i nie podejmuje się włączenia się w, w, w dyskusję mądrych i głów, co będzie za pięć lat, bo, bo nie wiem. Musisz targety nastąpić. Natomiast mam, obstawiam pewien kierunek rozwoju tej naszej działki, o której rozmawiamy dzisiaj, tego co nazywamy influencer marketingiem i e, uważam, że kierunek, który to przyjmie, i mam nadzieję, i dużo robimy, żeby tak było, to jest to, żeby, m, żeby ta współpraca marek z twórcami, z influencerami, kimkolwiek ci influencerzy będą, bo to rzeczywiście są twórcy duży, youtuberzy, blogerzy, ale też e, tak zwany e, taki gruby brzuszek, e, potem jest dopiero ten długi ogon, jak sobie kategoriami takich wykresów opowiadamy. Mówisz To uważam, że e, że, że z czasem ta współpraca e, przyniesie bardziej zrównoważony e, charakter i, e, i, i taki długofalowy, tak? bo nie oszukujmy się, e, oczywiście oprócz tych dwóch mar marketerów, którzy tutaj siedzą. E, Wspaniałych, zacnych. Tak. E, jak, to, jak to w tym momencie wygląda? W tym momencie jest tak, że idzie kampania. Nie? I najpierw się ogarnia telewizor, czyli bo prezes ogląda telewizję, więc to największe pieniądze cały czas. Jak już sobie ogarniemy ten telewizor, to co robimy? Robimy tam ten internet, duży internet, czyli tam, gdzie najwięcej hajsu, się pali na tym onecie, te banery, wszystkie, potem, potem jeszcze trochę mniej czasu zostało ten Facebook, to robimy te wszystkie fanpage. E. I dwa tygodnie przed kampanią nagle ktoś sobie przypomina: O kurczę! blogerzy, czy tam youtuberzy, to teraz trzeba zrobić, nie, bo jest prikaz z góry, no i co się dzieje, i teraz jakiś tam biedny ekant, często junior z domu mediowego, dostaje jakiś brief źle napisany i mówi, zrób coś z tym, go, start, biegniesz, nie, i on biega, nie wie, co zrobić, tu jakaś Mercedes, To jakaś dziewczynka Mercedes, Zabstrahuje. wyzwanianie, bez jakby większego namysłu, kto to jest, dlaczego, a jazz, znam, słyszałem, to pewnie popularna, druga osoba mówi, nie, bez sensu, to pusta, nie, I ten czas płynie, nie, tydzień, tydzień Dzień minął, a to trzeba tę kampanię wystartować. Dobrze, to musimy się na coś zdecydować. I nie ukrywajmy, cały czas to jest robione po pierwsze per kampania e, i nie ma wystarczająco czasu, żeby się zastanowić nad tym, co robimy, z kim robimy i, i, i dlaczego. Bo tych influencerów w tym momencie przez nas zidentyfikowanych w Polsce jest około kilkanaście tysięcy. Tak? jeżeli podejmuje się decyzję o tym, że chcemy współpracować z kimś e, na dwa tygodnie, czy na miesiąc przed kampanią, no to jest duża szansa, że to jest, że to jest wybór nieprzemyślany. Nie Oczywiście nie, nie mówię o sobie, Tomku, nie patrz na mnie z wyrzutem, nie mówię też to Uli, natomiast to, to co uważam, to, to, co, to, co powinno się stać, to e, to, 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 to że, że marki powinny z góry wiedzieć, e, z kim mogą pracować, z kim nie powinny i dlaczego i mieć taki Katalog i że te działania powinny być zaplanowane na rok z góry i wcześniej i przemyślane i myślę, że, że, że ten proces powoli się zaczyna. My to nie ukrywam robimy już z IKEA, zaczynamy teraz robić z Ulą. Dostarczamy narzędzia i rozwiązania, które powodują, że marka może po ludzku, z ludzką twarzą w sposób stały rozmawiać z dużą liczbą, liczbą twórców, bo uważam, że pieniądze wydawane na bieżąco w sposób stały, Stały na taką współpracę zrównoważoną, na końcu okażą się o wiele bardziej efektywnymi wydanymi pieniędzmi niż pieniądze wydawane tu i teraz na szybkie, szybkie decyzje, i to, to jest kierunek, który my w HFM obstawiamy i będziemy dużo robić, żeby rzeczywiście w tym, w tym kierunku to poszło, bo to dobre jest dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Nie, nie podsumujecie, bo nic nie wymyśliłem ciekawego. Chciałem powiedzieć coś dowcipnego, ale jest już za późno. Dobrze. Szanowni, proszę o brawa. Konrad Traczyk, HFM. Tomek Suleski, Orange, czy Coca-Cola Tomek Tomczyk, bloger oraz autor książek. Dziękuję serdecznie za wzięcie udziału w panelu i za udział w dzisiejszej auli. Bardzo jestem wdzięczny, bo jest bardzo późno. Uściski.